Witam Państwa w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie na prezentacji książki Oblicza Zdrady, która jest antologią 21 tekstów pod redakcją pana doktora Kazimierza Krajewskiego, autora licznych książek o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Pan doktor pisał jeszcze na ten temat w czasach, kiedy to nie było modne, kiedy się jeszcze za to ryzykowało różnymi nieprzyjemnymi epitetami, no i gdzie Gazeta Wyborcza mogła jeszcze napisać sążnisty paszkwil na temat takiego autora. Oraz pan doktor Tomasz Łobuszewski, też historyk. Obaj panowie są z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie. Pan Tomasz jest naczelnikiem tego biura. Też autor licznych publikacji, tekstów na temat podziemia niepodległościowego, ale nie tylko. Panowie, mocne słowo, oblicza zdrady. Dlaczego wybrano akurat taki temat? My właściwie od lat z doktorem Łobuszewskim zajmujemy się badaniem dziejów ruchu niepodległościowego w warunkach i okupacji niemieckiej i potem w warunkach walki z dyktaturą komunistyczną. To jakby uznaliśmy, że to jest takie nasze główne zadanie. Interesują nas losy bohaterów, a nie antybohaterów. Dzieje podziemia niepodległościowego. Oczywiście zajmując się tym podziemiem, które walczyło z dyktaturą komunistyczną, musieliśmy też badać sposoby, metody działania aparatu bezpieczeństwa rządzonej przez komunistów w Polsce. I zarówno w tych pracach i naszych kolegów, z którymi pracujemy i w oddziale warszawskim i w innych strukturach IPN-owskich, także z autorami zewnętrznymi, i w tych pracach dotyczących metod działania aparatu bezpieki, stykaliśmy się ustawicznie, oprócz właśnie tych losów bohaterów, ludzi, którzy ryzykowali życiem, losem swoich rodzin, za to, że byli zaangażowani w ruch niepodległościowy, ustawicznie obok tych ludzi spotkaliśmy się też z problemem zdrady. I my w zasadzie, prawda, to nie był dla nas jakiś główny temat, to oczywiście był jakiś element tych prac, ale to ustawiczne przewijanie się ludzi, którzy przeszli na ciemną stronę mocy, sprawiło, że jednak w pewnym momencie nas to zainteresowało i uznaliśmy, że warto się pokusić, tutaj mając na względzie te nasze wieloletnie doświadczenia i doświadczenia kolegów zajmujących się podobną problematyką, że warto się pokusić o jakąś taką próbę zbudowania takiego zbiorowego obrazu tych ludzi, którzy mając często wspaniałą przeszłość w działalności niepodległościowej, w pewnym momencie przeszli na drugą stronę barykady. Co ich do tego skłoniło? Jakie były powody? Jakie metody zastosował aparat bezpieczeństwa? Jakie techniki zastosowali komuniści, że ci ludzie o bardzo czasem pięknym, tak jak powiedziałem, dorobku, nagle zaczęli służyć komunistom i pracować do komunistów. Czy da się tu wypracować jakieś prawidłowości? No, wydaje mi się, że w jakiś sposób po przejrzeniu przecież tego wycinkowego obrazu kilkudziesięciu postaci, które dopuściły się tej zdrady ideałów, którym służyły przez znaczną część swojego życia, że będzie się można pokusić na jakieś takie robocze sformułowanie odpowiedzi. Mówię kilkudziesięciu, bo w niektórych z tych esejów przewija się więcej niż jeden z zdrajca. W niektórych wchodzi tam większa ilość osób, które właśnie uległy tej słabości i przeszły na stronę komunistów. A czym jest pojęcie zdrady w kontekście opisywanym przez panów, przez autorów książki, bo tutaj
co innego mamy na myśli, mówiąc o zdradzie, nie wiem, w przypadku zawerbowanego robotnika w jakimś zakładzie pracy, powiedzmy w latach 70., 80., który staje się albo tajnym współpracownikiem, albo kontaktem operacyjnym, bądź w jakiejkolwiek jeszcze innej kategoryzacji możemy go ująć, współpracownika aparatu represji. Mamy jednak do czynienia z takimi warunkami około ciągle wojennymi. Znaczy ja może tylko jeszcze dokończę wątek poruszony przez pana doktora Krajewskiego, mianowicie nas nigdy nie fascynowała problematyka oceniania i fascynowania się agenturą i odkrywaniem kolejnych meandrów tajnych współpracowników w strukturach niepodległościowych. Tak naprawdę u zarania tego pomysłu też stała chęć napisania uczciwie o tych przypadkach, a nie pod kątem sensacyjnym, które to zaczął dominować w przestrzeni publicznej. To znaczy od szeregu lat spotykamy się z różnymi doniesieniami różnego rodzaju autorów, którzy popełniali teksty dotyczące właśnie problematyki zdrady agentury, a którzy, mówiąc delikatnie, nie mieli za sobą tych wielu lat jakichś rzetelnych badań nad strukturami niepodległościowymi i bazując na tej sensacyjności, zwyczajnie zbijali sobie pewien kapitał popularności. Uznaliśmy, że jest to na tyle ważny zakres problematyczny, że trzeba do niego podejść naukowo i spróbować pokazać też zniuansowanie postaw ludzi, którzy zdecydowali się na współpracę z resortem. A teraz odnosząc się do pytania pana redaktora, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że właściwie wszystkie postacie przedstawione w tej publikacji to są żołnierze. Czyli jeżeli mówimy o zdradzie, to przede wszystkim jest to złamanie przysięgi wojskowej. To jest przysięgi, którą składali raz, jeżeli mówimy o oficerach, żołnierzach zawodowych, wstępując do Wojska Polskiego. Dwa, składali taką przysięgę, wstępując do Armii Krajowej. I niewątpliwie pójście na taki czy inny układ z komunistami było niczym innym, tylko złamaniem tej przysięgi, czyli było tak naprawdę zdradą główną. Do tego dochodzą inne płaszczyzny zdrady, zaparcia się idei, o którą się walczyło, złamania pewnych relacji środowiskowych, przyjacielskich. Także to zjawisko zdrady jest z całą pewnością zjawiskiem złożonym, wielopłaszczyznowym, natomiast najważniejszą płaszczyzną jest niewątpliwie ta płaszczyzna wojskowa, bo ci ludzie jednak funkcjonowali na płaszczyźnie wojskowej i z tą płaszczyzną rodziły się konkretne zobowiązania i obowiązki. Ja dodam dosłownie jeszcze kilka zdań do tej wypowiedzi doktora Łabuszewskiego. W tych pracach, które i my, i koledzy prowadzimy, przewijają się setki ludzi, którzy zostali w jakiś sposób złamani, zwerbowani przez służby komunistyczne. W poszczególnych rozpracowaniach dotyczących jakiegoś oddziału partyzanckiego z przełomu lat 40. i 50., jakiejś struktury, przewijają się nie dziesiątki, ale setki ludzi, którzy podpisali deklarację współpracy. To są bardzo często tragiczne sytuacje. Ludzie zmuszani szantażem, łamani, zastraszani losem rodziny, bojący się o swoje własne losy, prawda, rolnicy, którym można było odebrać gospodarstwa, zniszczyć ich domiarami, podpisywali to, a potem ociągali się w tej pracy, nie pracowali solidnie. Przeglądaliśmy olbrzymią ilość takich charakterystyk, z których wynika, że znaczna część tych ludzi nie chce pracować, uchyla się, nie przychodzi na spotkania. Są tacy, którzy się alkoholizują,
pilnują, żeby ich tam skreślono jako nieprzydatnych. Wyprawiają różne cuda, żeby tylko zejść z oczu resortu, żeby ich skreślono z listy agentów, co im się na ogół nie udaje, bo bardzo często ta nierzetelna praca jest jednak karana wyrokami sądowymi i jakimiś dotkliwościami w stosunku do nich czy ich rodzin. I no, my tych ludzi nie przyszpilamy w jakiś szczególny sposób. Oczywiście o nich jest mowa tam, gdzie piszemy o tych rozpracowaniach, ale nie jest jakimś naszym głównym celem dobicie ich. No to trzeba po prostu zrozumieć te sytuacje, w jakich ci ludzie się bardzo często znajdowali. W tym tomie zajęliśmy się ludźmi, których zdrada ma no, poważny ciężar gatunkowy, których zdrada ma poważną jakość. Z jednej strony są to bardzo często ludzie, którzy pełnili funkcje dowódcze, więc złamali nie tylko tą przysięgę, w której jest mowa o tym, że prawda, zwycięstwo będzie nagrodą, zwycięstwa nie ma, prawda? Nie było zwycięstwa, a zdrada będzie karana śmiercią. To jest to bardzo dobitnie określone. Oprócz tych ludzi, którzy no, w szczególny sposób zawiedli zaufanie swoich towarzyszy broni, swoich podkomendnych, bo byli organizatorami tego podziemnego ruchu niepodległościowego, a no, mamy tam też takich ludzi, którzy pełnili to także niższe funkcje, ale wszystkich ich łączy jeden wspólny mianownik. Oni naprawdę mają ręce umoczone we krwi. Swoją działalnością spowodowali no, niebywałe straty w szeregach ludzi uczestniczących w niepodległościowym podziemiu. No i to takie straty, że z powodu ich działalności no, mnóstwo ludzi zostało poddanych represjom. Represjonowane były także rodziny przecież tych żołnierzy uczestniczących w podziemnym ruchu niepodległościowym. No i jednak tam poleciały też głowy. Prawie każdy z tych ludzi, o których tu mówimy, swoją działalnością po prostu kogoś zniszczył. Zniszczył wielu ludzi. No więc no nie jest tu przesadą, że możemy powiedzieć, że zajęliśmy się ludźmi, którzy mają dosłownie krew na rękach. I no właśnie, bo tu powstaje takie pytanie, no co można z tymi ludźmi było zrobić po odzyskaniu niepodległości? Ale jeszcze jedną rzecz, panie doktorze, jeśli pan pozwoli. Tutaj pan doktor Łabuszewski mówił o tym złamaniu przysięgi żołnierskiej. Teraz tam z różnych takich powodów dotyczących też no, mojej współpracy z Instytutem przy innych projektach edukacyjnych. Zadałem sobie tam trud, odświeżyłem sobie po raz kolejny po wielu latach, akurat już w wersji audiobook, który gdzieś tam znalazłem na YouTubie, książkę nieżyjącej już redaktor Teresy Torańskiej, Oni, czyli wywiady z najważniejszymi, z najważniejszych to tam jest powiedzmy Berman, Ochab, jeśli chodzi o polityków tego okresu, którzy tu przyjechali wraz z Armią Czerwoną, no ale są też tam pomniejsi działacze polityczni, czy Wiktor Kłosiewicz, czy Roman Werfel, czy pan towarzysz Staszewski. Ale co jest uderzające? I Berman, i Ochab mówią o tym, że no, po tak zwanym wyzwoleniu, de facto dla tej grupy ludzi od 1944 roku, kiedy uformował się PKWN, głównym wrogiem staje się, no oni to nazywają bandami, bandy reakcyjnego podziemia. Czyli jeszcze nim byśmy przeszli do rodzajów, typów zdrady, jeszcze bym chciał zapytać, kto łamał, kim byli ci ludzie, którzy łamali, którzy tu właśnie przyjechali rozprawiać się, jak to towarzysze mówili, z bandami reakcyjnego podziemia. Znaczy przede wszystkim organizatorami najważniejszych operacji byli funkcjonariusze NKWD, NKGB albo SMIERSZA. No przypomnę, że struktury polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa były zbudowane, zwłaszcza ich kadra kierownicza, w sporej części z absolwentów różnych szkół sowieckich, czy to Kujbyszewskiej, czy wcześniej z Gorki. I to są no, tacy specjaliści jak Józef Czaplicki, Weryzydor Kurz, czy Leon Andrzejewski. Także mamy tutaj do czynienia z powieleniem pewnych wzorców,
tak naprawdę wyniesionych jeszcze z czasów carskich, czyli działań prowokacyjnych stosowanych przez carską ochronę w sposób bardzo twórczy, zaadaptowanych przez Czerezwyczajkę i później kontynuowanych przez polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że my nie jesteśmy jako historycy w stanie ustalić skali oddziaływania owych funkcjonariuszy pełniących funkcje doradcze na wszystkich szczeblach Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, nie jesteśmy w stanie ocenić ich skali oddziaływania, ponieważ nie mamy dostępu do dokumentacji operacyjnej strony sowieckiej. Dysponujemy jedynie śladowymi informacjami, takimi jak na przykład rozdzielniki poszczególnych dokumentów, które zachowały się w polskich archiwach, gdzie ci funkcjonariusze sowieccy są po prostu wymieniani. Natomiast... Przepraszam, jeszcze warto dodać, że odwołując się właśnie do książki Torańskiej, nawet i towarzysz Ochab, i towarzysz Berman mówią o tym, że doradcy sowieccy byli i w jakim charakterze tutaj byli. Nawet oni temu nie zaprzeczają. Tak, ja tylko wejdę tu jeszcze w słowo doktorowi Łobuszewskiemu. W tym elitarnym zespole ludzi, którzy kreowali, którzy sterowali tym działaniem przeciwko polskiemu ruchowi niepodległościowemu, mamy wręcz ludzi, którzy byli obywatelami sowieckimi, pełniącymi obowiązki Polaków, czyli funkcjonariuszami aparatu represji państwa sowieckiego, którzy zostali skierowani na polski odcinek. Chociażby takim przykładem na gruncie warszawskim może być pułkownik Trochimowicz, który zaczynał swoją karierę czekisty jako obywatel sowiecki, jako czekista sowiecki. Potem przez parę lat wykonywał zadania w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i o ile pomnę, to wrócił do swojej radzieckiej ojczyzny. I oczywiście takich ludzi było więcej. Oni odgrywali absolutnie zasadniczą rolę. Oni byli mózgami tej operacji mającej demontować polski opór. Oddaję głos doktorowi Łobuszewskiemu. Należy pamiętać też o tym, że Sowieci w czasie pierwszej okupacji na terenach wschodnich II Rzeczpospolitej, wycofując się po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej, pozostawili na tym terenie bardzo często uśpionych agentów. Zdarzało się, że ci agenci, nie mając kontaktu ze swoimi mocodawcami, wchodzili w skład struktur niepodległościowych budowanych przez rząd emigracyjny. I w momencie wejścia ponownego na teren Rzeczpospolitej Armii Sowieckiej w 1944 roku, ci ludzie po prostu nawiązywali po raz kolejny tą współpracę, służąc stronie sowieckiej tymi informacjami, którymi dysponowali w ciągu kilku lat wcześniejszej swojej działalności. Niewątpliwie trzeba podkreślić, że sowiecki aparat bezpieczeństwa zawsze posługiwał się w działaniach operacyjnych bardzo zróżnicowaną formą takich konkretnych akcji, to znaczy planując pewne działania, miał w zanadrzu szereg wariantów, które stosował w zależności od rozwoju sytuacji. Było to niezwykle ważne i niezwykle skuteczne. To znaczy, co mam na myśli? Z jednej strony stosował z dużym powodzeniem ten wariant rzekomej chęci zaabsorbowania żołnierzy Armii Krajowej na przykład w strukturach Ludowego Wojska Polskiego, czyli mamił różnego rodzaju wizjami amnestii. To mamy na przykładzie Podkarpacia chociażby widoczne. Animował różnego rodzaju ujawnienia lokalne, czy to na terenach wschodnich już zabranych II Rzeczpospolitej, czy na terenach
terenach współczesnej Polski. Z drugiej strony mamy do czynienia z przykładami no, bestialskiego traktowania schwytanych żołnierzy Armii Krajowej, czyli mówiąc wprost, torturami wymuszenia informacji na temat konkretnych struktur. Mamy wreszcie no, klasyczny przykład prowokacji różnego rodzaju, chociażby no, ze sztandarową prowokacją pruszkowską, gdzie tworzy się wrażenie chęci nawiązania współpracy poprzez różnego rodzaju dojścia, czy to polityczne, czy wojskowe, do czołowych przedstawicieli polskiego państwa podziemnego. I no, z finałem taki, jaki znamy. Mamy wreszcie w kolejnych miesiącach, latach przykłady kombinacji operacyjnych, które tym różnią się od takich typowych akcji w terenie, że wzorem sowieckim te rozpracowania są prowadzone przez szereg tygodni, miesięcy prowadzi się drobiazgową obserwację, wprowadza się kolejnych agentów, którzy nawzajem siebie nie znają, identyfikują się nawzajem jako prawdziwi członkowie konspiracji niepodległościowej. Nie ma tego elementu, który do tej pory wydawał nam się charakterystyczny dla strony komunistycznej, czyli po uzyskaniu informacji natychmiastowych aresztowań. Nie, nic tych rzeczy. Prowadzi się żmudne prace przez szereg miesięcy, które mają na celu w wybranym momencie, najczęściej związanym z konkretnymi wydarzeniami politycznymi, doprowadzić do całkowitego rozłożenia danej struktury niepodległościowej. I trzeba niestety jasno powiedzieć, że w tych działaniach zarówno sowieccy specjaliści, jak i ich uczniowie ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa okazali się być niezwykle skuteczni. Czego najlepszym przykładem było powołanie fikcyjnej piątej komendy WiN-u. Tutaj tak, pan ale mówił... wcześniej mamy na przykład kombinację operacyjną o kryptonimie Zboczeńcy, ukierunkowaną na likwidację głównego ośrodka dowódczego najsilniejszej struktury konspiracji antykomunistycznej, czyli Komendy Obszaru Centralnego DSZ WiN, która to operacja zaczyna się w lutym 1946 roku. Trwa do listopada 1946, a jej zwinięcie jest zapoczątkowane nie tym, że akurat wybrano ten moment, ale dlatego, że nastąpiło nieskoordynowane działanie Departamentu V, który doprowadził do aresztowania jednej z łączniczek i mogło to spowodować no, sprucie się całej struktury w formie nieusystematyzowanej, tak jak to Departament III prowadzący tą operację sobie zaplanował. Także to, że doszło do piątej komendy WiN-u, nie pokazuje, że resort dopiero, nie wiem, w 1948 roku był zdolny do zaprojektowania podobnej kombinacji operacyjnej. Nie. Był w stanie przeprowadzić ją już w roku 1945, 1946, czego doskonałym przykładem jest kombinacja operacyjna o kryptonimie Lawina, czyli likwidacja zgrupowania Henryka Flamego Bartka. Był w stanie przeprowadzić tą kombinację operacyjną ukierunkowaną na likwidację trzeciego zarządu głównego Zrzeszenia WiN i był wreszcie, co okazało się najskuteczniejszą formą działań operacyjnych, skutecznie przeprowadzić akcję ujawnieniową w roku 1947. Panowie, jaka była ta struktura, anatomia zdrady? Co łączyło, jeśli coś łączyło zdrajców? Czy mieli jakieś cechy wspólne? To znaczy w tym zestawie antybohaterów, znaczy bohaterów, którzy stali się antybohaterami, których prezentujemy w tej publikacji, znajdziemy w zasadzie ludzi z wszystkich kategorii, które były zaangażowane w podziemny ruch niepodległościowy. Zaczynając od
ludzi o jakichś wysokich horyzontach intelektualnych, pełniących wysokie funkcje dowódcze przez funkcyjnych średniego szczebla, a kończąc na żołnierzach z, że tak powiem, niższych struktur, którzy no, też się jednak okazali dla działań resortu bardzo przydatny. Dosyć charakterystyczna jest też tutaj no, pewna nadreprezentacja ludzi pracujących w niepodległościowych strukturach wywiadowczych. Myśmy się z doktorem Łabuszewskim zastanawiali, jakie są powody tego mechanizmu. No, wydaje się, że no, z jednej strony ci ludzie przez lata uczestniczący w walce wywiadów zdawali sobie sprawę, jaka jest cena, kiedy się tą walkę przegrywa i za co można sobie po prostu kupić życie, uratować życie. Ale z drugiej też strony przyszła nam taka myśl, że ludzie, którzy przez długi okres czasu mieli różne życiorysy, występowali, że tak powiem, pod różnymi postaciami, nabrali no, pewnej właśnie takiej maniery, traktując tą pracę wywiadowczą jako swego rodzaju grę, która być może no, też ułatwiała podjęcie takiej decyzji zmiany barw klubowych. I w tym zestawie, który tutaj prezentujemy, no, znajdziemy ludzi właśnie zaczynając od postaci takich jak pułkownik Rzepecki czy generał Tatar, czyli to jest absolutnie górna półka ludzi kierujących tą nawą życia podziemnego, a no, właśnie może nie szeregowych, ale funkcyjnych, dosyć średniego, niskiego szczebla z Mazowsza, właśnie tych agentów z piątej kolumny, którzy zostali przekonani przez komunistów i wykorzystani do obrócenia broni przeciwko swoim dawnym towarzyszom broni. W tym wszystkim się też wpisuje, bo tutaj doktor Łabuszewski właśnie zwrócił uwagę na to, że w ogóle ten system rosyjski, potem sowiecki wypracował właśnie tą metodę prowokacji do swojego rodzaju mistrzostwa i w tych prowokacjach, w tej takiej grze pozorów bardzo pożytecznie okazują się ci tak zwani pożyteczni idioci, czyli to jest zjawisko, które występuje i do dzisiaj. Cała plejada różnych kawiarnianych demokratów, intelektualistów, czy w cywilnych ubraniach, czy w mundurach wtedy, w tamtej epoce. Fałszywych moralistów. Którzy ulegają iluzji, że z tym sowieckim, czy też rosyjskim potworem da się prowadzić pertraktację, że da się prowadzić jakąś grę polityczną, że no, z tej gry politycznej wyniknie coś pożytecznego. No, sam miałem przyjemność, czy też nieprzyjemność znać ludzi będących nawet postaciami historycznymi, nie wymienię tutaj nazwiska, których no, wiadomo dzisiaj, że i wtedy też w zasadzie też już wiedzieliśmy, że podpisali, złożyli w życiu o ten jeden podpis za dużo, którzy prawda, uważali, że to oni rozgrywają tych oficerów służb komunistycznych, którzy ich prowadzą. Rzeczywistość była zupełnie inna, oni byli tylko narzędziami w rękach, oni byli tylko narzędziami służb i tak było i w latach 80., i tak było w latach 70. I tak było także wtedy w okresie tej zbrojnej podziemnej walki. No wydaje mi się, że także jest i dzisiaj z tymi różnymi sympatykami, którym się wydaje, że tutaj się da jakąś grę polityczną z tym potworem rosyjsko-sowieckim prowadzić. To jest ciekawe. Oczywiście książka dotyczy przede wszystkim żołnierzy podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, ale to, o czym teraz, że nawiążę do tego, co powiedział pan doktor... Nie, to dotyczy także żołnierzy, bo Rzepecki właśnie uległ, pułkownik Rzepecki uległ tej iluzji, tak. że to jakieś tak. Porozumienie, że da się zdemobilizować podziemie w sposób, nazwijmy to cywilizowany, że da się zapewnić bezpieczeństwo osobiste ludziom ujawnionym. Poszedł na daleko posunięte no, takie współdziałanie w tym zakresie z aparatem z funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa. Co więcej, no, on uważał, że z komunistami da się prowadzić grę polityczną. No, temu miał służyć zrzeszenie win. On wierzył, że naprawdę przy pomocy takich narzędzi, jak jeszcze istniejąca legalna opozycja i to nielegalne zrzeszenie, ale jednak cywilne, niewojskowe win, no, da się doprowadzić do wygrania wyborów parlamentarnych z komunistami, którzy mieli pełnię władzy w swoich rękach i no, z tej pełni władzy skorzystali, po prostu rozjeżdżając jak walec właśnie tych, którzy tym iluzjom ulegli. Jeszcze tylko za nawiasem powiem, że nie stałoby się to wszystko i być może tej władzy nie tak łatwo by się
utrwalało na ziemiach Polski, gdyby nie rola intelektualistów, czy inteligentów, czy jak zwał, tak zwał, to tu mi przypomina się od razu książka profesora Jacka Trznadla, Hańba domowa. I tutaj mamy bardzo mało, gdyby rozliczeń tego samego środowiska. I jedna rzecz, która w pewnym momencie została bardzo ładnie zrecenzowana, czy pokazana, ten fałsz książki chociażby Andrzejewskiego, Popiół i diament, potem zorganizowana przez Andrzeja Wajdy, gdzie de facto w tej niby subtelnej opowieści to komunista szczuka ma rację i to za nim stoi de facto historia. Ale to na marginesie. No tak, ja tylko dodam, że książką to kolejne pokolenia młodych Polaków są karmione do dzisiaj bez jakiegokolwiek komentarza. Kiedyś świetną recenzję na ten temat napisał Sławomir Mrożek, nomen omen, który bynajmniej po wojnie też władzę komunistyczną wspierał, ale w momencie, kiedy już wybrał emigrację, on fałsz tej książki doskonale wyłapał i kiedyś napisał znakomity tekst w paryskiej kulturze. Panowie, czy tu jest taki najbardziej, czy w książce, zdaniem już panów, po jak gdyby zakończeniu, przemyśleniu, tej publikacji, czy są wszyscy ci, którzy powinni się znaleźć, czy kogoś brakuje? Jeśli kogoś brakuje, to kogo? Niewątpliwie przygotowany przez nas zestaw nie wyczerpuje pełnej palety postaci reprezentujących to zjawisko zdrady. To musiałaby być, no, z przykrością powiem, książka wielotomowa. Skala ujawnień, a w konsekwencji później różnego rodzaju uwikłań członków podziemia niepodległościowego z resortem, no, była dosyć duża. Z jednej strony możemy z pełną odpowiedzialnością mówić o heroizmie i bohaterstwie wielu tysięcy, czy to partyzantów, czy członków organizacji konspiracyjnych. Natomiast niestety trzeba włożyć między bajki informacje o tym, że ludzie, którzy na przykład ujawnili się w wyniku amnestii roku 1947, pełnili funkcje dowódcze i nie otrzymali po ujawnieniu żadnego wyroku, że było to wynikiem tego, iż państwo ludowe dało im spokojnie żyć. To jest absolutna nieprawda. Także poza postaciami, które tutaj pokazujemy, no, sądzę, że każdy z nas mógłby wymienić wiele takich osób, które zaciążyły na różnych odcinkach działalności różnych struktur niepodległościowych w sposób niezwykle dojmujący. No, na pewno taką postacią, której brakuje w tej publikacji, jest Stefan Sieńko, jeden z głównych agentów, który którego złamanie i przejście na stronę komunistyczną pozwoliło na uruchomienie mechanizmu prowokacji, która później przemieniła się w operację Cezare. No ale z kolei mamy Henryka Wędrowskiego, który razem ze Stefanem Sieńko był mózgiem tej operacji. Brakuje na pewno Stanisława Rybickiego, który był jednym z głównych agentów wątku krajowego operacji Cezary, czyli tej kombinacji operacyjnej o kryptonimie Akademia. Podgrywał w niej rolę prezesa obszaru centralnego, nieistniejącego. Brakuje no takich postaci jak na przykład Marian Obniński, kryptonim 333, który był w okresie okupacji niemieckiej oficerem kontrwywiadu w Okręgu Lubelskim, a
kończył swoją służbę niepodległościową jako ostatni prezes Okręgu Pomorskiego WiNO. Brakuje na przykład Henryka Pochowskiego, byłego szefa wywiadu obszaru lwowskiego, który był bardzo niebezpiecznym agentem, nie tylko jeśli chodzi o struktury niepodległościowe w kraju, ale również działania ukierunkowane na emigrację niepodległościową. Także no, niestety tych postaci zajmujących kluczowe funkcje w pionie wojskowym Polskiego Państwa Podziemnego było sporo. To samo zresztą dotyczy tej drugiej kategorii, bo tutaj pan doktor Krajewski wymienił postać Jana Rzepeckiego. No my tą publikację dzielimy na dwie kategorie, na renegatów, czyli takie postacie, które nawiązując do wypowiedzi doktora Krajewskiego, no mają krew na rękach, to znaczy są to ludzie, którzy przeszli na drugą stronę, wykazywali ponadnormatywną aktywność na rzecz komunistycznego resortu bezpieczeństwa i w gruncie rzeczy poprzez tą aktywność trudno znaleźć jakieś usprawiedliwienie dla ich dokonań. I mamy postacie takie, których postawa, abstrahując od motywacji, no nie jest tak jednoznaczna. To znaczy w zależności od różnych ocen biorących swoje źródło, od sympatii politycznych głównie, można ich postawy ocenić jako, no właśnie, jako zdradę z jednej strony, jako przykład politycznego, pożytecznego zidiocenia z drugiej strony, bądź też nawet jako działania no, wręcz patriotyczne i propolskie. To już nie są postacie tak jednoznaczne, ale chcieliśmy też poprzez taki właśnie dobór postaci pokazać, że właśnie ta zdrada ma różne oblicza, to znaczy ma te oblicze jednoznaczne, ale ma to oblicze zniuansowane również. Dla niektórych Rzepecki będzie ewidentnym zdrajcą, tak jak zdrajcą będzie Bolesław Piasecki, Stanisław Tatar czy Jan Mazurkiewicz. Dla innych, na przykład ze środowisk powstańczych, Jan Mazurkiewicz będzie traktowany i jest traktowany do dzisiaj jako ewidentny bohater. Także to zniuansowanie i ta szeroka paleta zdrajców i zdrady o różnych obliczach była naszym zamysłem. Ona nie wynikła jakoś przypadkowo. W jaki sposób owi zdrajcy byli wykorzystywani przez władze komunistyczne i czy zawsze byli nagradzani za ową zdradę? Jak kończyli, krótko mówiąc? No, my tu zajmujemy się w ogromnej większości ludźmi, którzy, pominąwszy oczywiście te postacie z kategorii postaci kontrowersyjnych, mówię o tych nazwijmy to ewidentnych renegatach z pierwszej części pracy, tu w grę wchodzą chyba poza jedną postacią ludzie, którzy byli agentami, czyli byli używani w rozgrywkach operacyjnych wielokrotnie przez dłuższy okres czasu. Mamy do czynienia też z jednym tam rezydentem, mamy też tych no, morderców w togach sędziowskich, prawda, inteligentów z przedwojennym wykształceniem prawniczym, którzy potem na zlecenie władz komunistycznych mordowali ludzi. Więc w większości są to agenci z tymi dwoma wyjątkami. Mamy tu tych sędziów, tego jednego rezydenta, który przedtem był przez aparat bezpieczeństwa wykorzystywany. Więc przede wszystkim ci ludzie byli wykorzystywani w tych operacjach prowokacyjnych, o których tutaj mówił doktor Łabuszewski, w rozpracowywaniu swoich dawnych towarzyszy broni,
niektórzy byli, mamy tutaj do czynienia z taką szczególną grupą, z tymi mordercami na zlecenie. To są postacie opisane w rozdziale o tak zwanej piątej kolumnie. Funkcyjni ludzie podziemia obozu narodowego, walczący na przełomie jeszcze lat tam 40., 50., w roku 49. W pewnym momencie zostali odpowiednio rozegrani przez resort, przeszli na stronę resortu, zostali zwerbowani i mordowali swoich przełożonych. Jest to cała gama różnego sposobu wykorzystania. Oczywiście mamy tych sędziów, którzy na zlecenie resortu skazywali ludzi. Losy tych antybohaterów się bardzo różnie układały. No, w niektórych przypadkach oni zrobili rzeczywiście kariery, można powiedzieć, w systemie komunistycznym. Z tych agentów... Zwłaszcza Wędrowski. Wędrowski, ale także Wasilewski, przecież Reniak, o którym nie ma mowy w tej książce, oni stali się etatowymi, Reniak Welstrużyński, oni stali się etatowymi pracownikami aparatu bezpieczeństwa państwa dyktatury komunistycznej. Dostawali nagrody, osiągnęli wysokie stopnie oficerskie, pisali książki. Niektórych tak jak Reniaka i tu jednego z tych ludzi, o których wspominał doktor Łabuszewski, wykorzystywano potem jeszcze do jakichś rozgrywek w stosunku do emigracji. Z innymi resort się w jakiś taki rozliczył sposób, powiedzmy sobie, że dał im żyć po wykonaniu zadań, ale mamy też do czynienia z taką kategorią, że pewne kategorie spraw, z którymi się ci ludzie stykali, wymagały pozamiatania i resort się tych ludzi pozbył. Na przykład mordercy z piątej kolumny zostali przez swoich przełożonych z warszawskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa podczas kolejnego spotkania, podczas kolejnego kontaktu po prostu zamordowani. No, trudno jest, właśnie trudno sklasyfikować też losy bohatera akcji rembertowskiej Edwarda Wasilewskiego, który z agenta stał się etatowym pracownikiem resortu. No a w roku 68, w sierpniu tego roku, w pamiętnej tej inwazji na Czechosłowację, skończył na bruku, wypatrzy z okna. Nie wiemy, czy było to jakieś zamknięcie rachunków, czy po prostu jednak miał za małą odporność psychiczną. Także nie ma tu jak gdyby jakiegoś jednego modelu. Jedni z tych ludzi zrobili kariery w tak zwanej ludowej Polsce, innym resort pozwolił żyć i zapewnił jakieś tam normalne, godziwe miejsce pracy, a innych po prostu się pozbył, inni zostali po prostu zamordowani. Ja chciałbym dodać, że to jest charakterystyczne dla sowieckich służb specjalnych, iż żadne zasługi nie chroniły agenta przed śmiercią, jeżeli wymagał tego interes partii i konkretnych, bieżących działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Stary agent sowieckich służb specjalnych, mówimy o Dobrzyńskim, tak, nie mylę się, który odegrał fatalną rolę, umiejscowiony w centralnym ośrodku decyzyjnym polskiego państwa podziemnego, miał wpływ na decyzje podejmowane przez Rzepeckiego, został po prostu w czasie śledztwa zatłuczony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I jest więcej takich przykładów, że... No niewiele brakowało, żeby jego los podzielił też Włodzimierz Lechowicz, najwyżej usytuowany agent w strukturach polskiego państwa podziemnego. Ja przypomnę, nie tylko w strukturach delegackich, ale także tego pionu politycznego, czyli w Stronnictwie Demokratycznym. No to, że uszedł z życiem z piekiełka w Międzyszynie, jest tak naprawdę wynikiem jego odporności fizycznej, ale jeszcze raz powtórzę, nic nie chroniło agenta przed śmiercią, jeżeli wymagał tego interes prowadzących. Stąd też mamy przykłady, tutaj zresztą opisane w tej pracy, ludzi, których identyfikujemy jako agentów, jako członków pewnej, uczestników pewnej rozgrywki, kombinacji operacyjnej, którzy zostali zamordowani. Sama śmierć nie jest świadectwem ich
przynależności do grona działaczy niepodległościowych. Jeszcze jedna kwestia. Czy nie jest zbyt mocnym określeniem nazywaniem zdrajcą na przykład Piaseckiego, twórcy Paksu? Dlaczego o to pytam? No, został uratowany w zasadzie po rozmowie z generałem Sierowem. Powierzono mu stworzenie takiej grupy koncesjonowanych katolików. Mówi się o tym, że Brystygierowa go używała do rozbijania, czy miała taką chęć, żeby on był też taranem na rozbijanie kościoła. Z zapisków promemoria kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego już kardynała Wyszyńskiego, wiemy, że kardynał Wyszyński do swojego aresztowania z nim się spotykał i kilkakrotnie z nim rozmawiał. No właśnie, czy to nie jest za mocna kategoria w stosunku na przykład do takich osób jak Piasecki? Dlatego też Bolesław Piasecki jest umieszczony w kategorii postaci kontrowersyjnych. No cóż, ja sam podjąłbym się obrony tego człowieka. On dokonał, to, że był taką istotą polityczną, która no, zawsze chciała być w nurcie politycznych wydarzeń toczących się w kraju i chciał jakąś rolę w tych wydarzeniach odgrywać, to oczywiście nie jest żadnym wytłumaczeniem i usprawiedliwieniem. Tu pewnym takim wytłumaczeniem jest to, że on dokonał pewnej racjonalnej analizy, uznał, że władza komunistyczna w Polsce będzie trwała długo, nie oceniał, że co najmniej 50 lat, no trochę się tutaj pomylił, ale niewiele. I że to jest no, czas, który może, można inaczej ten czas rozegrać. Nie ma przecież pełnej dokumentacji jego sprawy, my tu w kraju nie mamy. Najczęściej ci, którzy się na ten temat wypowiadają, no, po prostu czynią pewne spekulacje intelektualne. Tej dokumentacji nie ma co do charakteru zobowiązań, jakie on miał wobec władzy komunistycznej. My tylko możemy dodać... Przypomniał Andrzej Micewski, zresztą TV, no, wielokrotnie tam, uzasadniał słuszność działania Piaseckiego. Akurat ten bakcyl komunizmu chyba na serio to ukąsił Micewskiego, a nie Piaseckiego. Tyle o tym mógłbym rzec. No i jednak no, Piasecki kierował się tu w mojej ocenie jakimiś tam racjami wyższymi w dobie realnego komunizmu. Dodajmy, że przypisuje mu się na różne działania i motywacje nie mające w gruncie rzeczy udokumentowania. Na przykład nie jest prawdą, że on był zwolennikiem i nakłaniał władze komunistyczne do aresztowania prymasa Wyszyńskiego, wręcz przeciwnie. On odradzał to władzą i uznał to za po prostu za no, zupełnie błędne działanie. Prawda? Mówi się, że rozsadzał kościół. No jakoś nie udało mu się kościoła rozsadzić, jak analizując ruch tamtych wykolejonych księży. Prawda? Można powiedzieć, że w pewien sposób go rozbroił, bo ten ruch mógł być wykorzystany znacznie bardziej niebezpiecznie w stosunku do kościoła i społeczeństwa. Zbudował w systemie realnego komunizmu państwo w państwie, oparte na zasadach rachunku kapitalistycznego, mówię to o instytucjach gospodarczych, z instytutem wydawniczym wydającym w milionowych nakładach Pismo Święte i literaturę katolicką, z własną szkołą średnią o profilu katolickim. No, ja powiem szczerze, że ja się na książkach historycznych wydawanych przez Instytut Wydawniczy Pax, można powiedzieć, że wychowałem i na całe pokolenie, może dwa pokolenia na tych książkach się chowało. Ja na Gilsonie tłumaczonym przez profesora Stefana Świeżowskiego, który powiedział, że gdyby nie Piasecki, no, przymarłby z głodu, więc... No tak, oczywiście to jest bardzo ważna kwestia, którą pan poruszył. W instytucjach gospodarczych, które zbudował, dał schronienie ludziom, którzy w Polsce Ludowej zdechliby z głodu, umarliby z głodu. Dowódcom Armii Krajowej, działaczom formacji obozu narodowego, pracownikom delegatury. Dla nich nie było miejsca w Polsce w tamtych czasach. A tutaj mieli godziwą pracę, często dosyć fikcyjną i mogli przeżyć. Ale nawet gdyby nie zrobił nic innego, jak tylko uratowanie życia Lechowi Leonowi Bejnarowi, czyli człowiekowi, którego my znamy jako Paweł Jasienica, no to myślę, że szala jego losu na sądzie powinna jednak
drgnąć w jakiś sposób pozytywny. A takich ludzi jak Jasienica on uratował jednak znacznie więcej. I tu nie ma żartów, bo oczywiście Jasienica mógł sobie pisać te różne memoriały do władz, prawda, z więzienia, prawda, jego córka dzisiaj go przedstawia jako zagubionego inteligenta, w ślad za tym, co on tam pisał, który, prawda, nie bardzo wiedział, na jakiej zasadzie znalazł się w 5. Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej. To nie jest prawda. Paweł Jasienica był zastępcą majora Łupaszki, odpowiadał za sprawy wywiadu i kontrwywiadu. Między innymi prowadził patrole na akcje likwidacyjne i gdyby nie interwencja Piaseckiego, nie miałby prawa przeżyć. A co najważniejsze, jak mi powiedział jeden z ludzi uratowanych w ten sposób przez Piaseckiego, rachunek za to uratowanie musieli nie płacić ci uratowani, tylko płacił za nich ten rachunek Piasecki. Oczywiście wiemy, co mamy na myśli. Wielu tych ludzi uratowało życie, nie wikłając się w bezpośrednią współpracę z resortem. Jak gdyby to zamykał swoimi zobowiązaniami Bolesław Piasecki. I gdyby nic innego pożytecznego nie zrobił, jak uratowanie tych ludzi, to już, tak jak mówię, szala jego losu na jakimś w tym sądzie powinna drgnąć. A co zrobić na przykład z osobami, które wykorzystała, w jakimś sensie zawerbowała bardzo inteligentnie szefowa Departamentu 5 Julia Brystygierowa? Wszak ostatnio nawet miałem okazję rozmawiać z panem Pawłem Sztamą, który napisał taki bardzo interesujący biogram w pierwszym tomie Ludzi Bezpieki, też w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo zresztą ciekawym tomie. Paweł Sztama twierdzi, że nigdzie nie znalazł na przykład dokumentów, gdzie można byłoby powiedzieć, że Julia Brystygierowa, nie wiem, kogoś torturowała, wpływała w sposób niewerbalny, nazwijmy tak, na osobę przesłuchiwaną. No, prowadziła dosyć inteligentne gry, rozmowy. Zresztą też jeden z towarzyszy, chyba towarzysz Berman w książce Teresy Tarańskiej o tym mówi, no, że Julia była dobra do tego typu roboty. Ona się świetnie w tej robocie sprawdzała. I co z takimi ludźmi, którzy na przykład pisali socjalistyczne gnioty? Ale znaliśmy też ludzi, którzy nie wspominają, że na jej polecenie byli torturowani. Oddam ci głos, Tomasz. Czy wie pan, jak spojrzymy sobie na historię na przykład rozłożenia pierwszego zarządu głównego Zrzeszenia WiN, to przecież ona zaczęła się od intelektualnych rozmów Józefa Różeńskiego z Marcysią. Tutaj możliwość zastosowania różnych wariantów, różnych twarzy, w zależności od tego, kto był partnerem, była bardzo duża. Wracamy do wątku dotyczącego wzorców sowieckich i tego, jaką siłą dysponował komunistyczny aparat represji. Przekonanie takie, iż składał się on wyłącznie z analfabetów i półanalfabetów, których jedyną czynnością, którą potrafili wykonać, było łamanie kręgosłupów, jest myśleniem z góry błędnym. Oczywiście w resorcie bezpieczeństwa tacy właśnie ludzie zajmowali szereg stanowisk, ponieważ byli użyteczni na tym etapie zaprowadzania władzy ludowej w Polsce, którym to etapem było zwalczanie realnego podziemia antykomunistycznego i przeciwników politycznych działających jawnie. Natomiast na szczycie owej drabinki byli ludzie, którzy w sposób doskonały odrobili tą lekcję sowiecką i przygotowując się do rozmów, do konfrontacji z przedstawicielami podziemia, doskonale mieli rozpoznane cechy charakterologiczne tych osób, ich słabe strony, możliwości podejścia z różnych kierunków. Proszę Państwa, tu dochodziło do sytuacji takich, gdzie rozpisywane były pewne nawet sekwencje dialogowe, które należy zastosować wobec takiej, a nie innej osoby.
wynikające z jej takich, a nie innych doświadczeń. Zastosowanie takich, a nie innych dowcipów, które mają wzbudzić zaufanie. Powołanie się na takich, a nie innych świadków, takich, a nie innych znajomych. Ta zdolność dostosowania konkretnych wariantów do konkretnej sytuacji, a przede wszystkim do konkretnych osób, przynosiła, no niestety, trzeba to jasno powiedzieć, mimo upływu lat i nabycia doświadczeń przez podziemie, z konfrontacji z tym resortem bezpieczeństwa, cały czas przynosiła resortowi, no niestety, kolejne bonusy. To znaczy był w stanie, mimo zdobywania przez stronę niepodległościową tych doświadczeń, tak zniuansować to swoje podejście, że uzyskiwał to, co chciał. No myślę tutaj z jednej strony o tej rozgrywce z Malesą, którą emablował Jacek Różański. Potrafił to zrobić, będąc człowiekiem wykształconym. Potrafił zachowywać się jak ostatnie bydle, ale kiedy chciał, potrafił zachowywać się czarująco i ją ewidentnie oczarował, ale potrafił również no, w jakimś sensie oczarować Łukasza Cieplińskiego, tak, w 1947 roku i doprowadzić do tego, że uwierzył, iż ujawniając strukturę, zapewni swoim współtowarzyszom broni wolność. To były narzędzia stosowane w sposób niezwykle celny i no, taki wysublimowany, z niezwykłą wręcz skutecznością. No właśnie, zadał pan pytanie, co zrobić z tymi ludźmi? Co zrobić z tymi ludźmi? No, Aleksander Sołżenicyn, pisząc w Archipelagu o zbrodniarzach z sowieckiego aparatu represji, o czekistach, o zbrodniarzach, w innych ludobójcach, no, ja tam pisze, że no, nie możemy tych starców torturować, zgnoić w więzieniach, ale wszystkich ich powinniśmy znaleźć i wszystkich ich powinniśmy osądzić. Oni powinni, znaczy powinien zostać dokonany też jakiś osąd moralny. To dotyczy oczywiście także tej agentury i dotyczy też sytuacji u nas. No, okazało się, że aparat sprawiedliwości, polski aparat sprawiedliwości po odzyskaniu niepodległości z bardzo różnych względów okazał się dalece kompletnie niezdolny do wykonania tej misji. Osądzenie tych ludzi okazało się niemożliwe. No niestety aparat ścigania Instytutu Pamięci Narodowej no, też się wpisuje jakoś w tę niemoc. Ale co możemy z nimi zrobić? Możemy ich opisać. Właśnie historycy powinni wszystkie te przypadki zdrady, przypadki zachowań haniebnych, niegodziwych, no po prostu rzetelnie, bez zbędnych sensacji udokumentować i opisać. I to można zrobić. I wydaje mi się, że właśnie to staramy się robić. Ja jedną rzecz bym chciał jeszcze dodać, wydaje mi się taką no, fundamentalną, a mianowicie wszystkie te postacie zaprezentowane przez nas w tej publikacji, począwszy od renegatów, a skończywszy na owych postaciach kontrowersyjnych, są ofiarami działań resortu bezpieczeństwa. To nie umniejsza ich winy, natomiast głównymi winowajcami i sprawcami tych wszystkich nieszczęść są funkcjonariusze, którzy doprowadzili do złamania tych ludzi, wykorzystania ich do niecnych celów i tak jak powiedział pan doktor Krajewski, nie ponieśli za tą swoją działalność żadnej kary. Ale w momencie, w którym zaczniemy się nad nimi litować, postrzegając ich także w kategorii ofiar, no powinniśmy sobie uświadomić, przypomnieć no te prawdziwe, rzeczywiste ofiary, czyli tych ludzi, którzy wykazali postawę niezłomną, a którzy w wyniku ich zdrady stracili życie albo mieli życie złamane. Oni i ich rodziny. To o nich przede wszystkim, pisząc o tych zdrajcach, czytając, zastanawiając się nad nimi, przede wszystkim powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy padli ofiarą ich działalności. I jeszcze jedna kwestia, która mnie nurtuje. No,
Bezpieka miała być tym zbrojnym ramieniem partii, z drugiej strony wojsko. Zresztą już wcześniej w KPP, później w PPR-ze, jeszcze komuniści w Związku Radzieckim debatowali, na ile silna ma być armia. Tutaj bardzo oponował Berman w tej sprawie, wielu zresztą innych towarzyszy również. Ale też trafiłem, zdaje się, na świadectwo Wiktora Kłosiewicza, Natolniczyka, który w pewnym momencie mówił, kiedy był pytany, znowu odwołam się tutaj do Teresy Torańskiej, przez Teresę Torańską o to, czy wiedział o tym, co działo się z ludźmi, których właśnie wyciągano z lasów, o tych wszystkich strasznych kaźniach, które odbywały się czy w więzieniu na Mokotowie, nie tylko, w całej Polsce, Zamek Lubelski i tak dalej. On odpowiedział, nie wiedziałem, my do bezpieczeństwa wysyłaliśmy najlepszych towarzyszy. Czy towarzysze z PZPR, no wcześniej jeszcze z PPR, rzeczywiście mogli nie wiedzieć, co robili towarzysze Fejgin, Alster, Romkowski, Mietkowski, wielu Radkiewicz i wielu, wielu innych? Panie redaktorze, moim zdaniem ten tok myślenia został wymyślony przez kierownictwo partyjne w roku 56, a pomógł w tym tak naprawdę kazus Władysława Gomułki, który zaczął uchodzić i tak był kreowany jako ofiara represji ekipy Bolesława Bieruta. Przypomnę, że takim samą ofiarą, która wyszła z więzienia, był kreowany Grzegorz Korczyński. No to jest myślenie, które i zabieg socjotechniczny, który został zastosowany celowo, żeby zrzucić z czynników partyjnych odpowiedzialność za dokonane zbrodnie. Na rzekomo wszechwładny, pozostający poza zasięgiem przywódców PPR, PZPR, no ten aparat bezpieczeństwa. No, moim zdaniem nic mylnego. To aparat bezpieczeństwa był głównym animatorem i czynnikiem inicjującym owe działania represyjne. Resort bezpieczeństwa był wykonawcą poleceń partyjnych. Mamy do czynienia, na przykład akurat w tej książce tego nie ma, w skali całej Polski, ze szwadronami śmierci formowanymi przez czynniki partyjne, złożone niekiedy z funkcjonariuszy, ale niekiedy z przedstawicieli władz samorządowych, tych komunistycznych. Działaczy partyjnych, którzy po prostu na zlecenia partyjne dokonywały masakry w terenie przedstawicieli czy to PSL-u, czy byłych żołnierzy Armii Krajowej. No, koronnym takim przykładem jest tutaj grupa Władysława Rypińskiego, Rypy, która na terenie województwa warszawskiego zamordowała od kilkudziesięciu do nawet 100 osób na przestrzeni półtora roku, wyjeżdżając z Warszawy na gościnne występy do różnych miejscowości. Także jest to twierdzenie, jest to zabieg zastosowany w czasach tak zwanej odwilży, czyli zamiany ekipy Ochaba na ekipę Gomułki, który to zabieg później był kultywowany przez cały okres PRL-u i znajduje swoich naśladowców zarówno w gronie publicystów, jak i historyków w czasach współczesnych. Moim zdaniem nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością. Wszystko, co robił Rypiński, działo się za wiedzą i akceptacją niektórych członków Komitetu Centralnego, oczywiście z samym Gomułką włącznie. Jeden z uczestników tego szwadronu zeznał, odmawiając zeznań, stwierdził przed sądem: byliśmy żołnierzami partii. Wszystko, co zrobili, zrobili na polecenie partii.
I to wierzysz, towarzysz Wiesław o tym wiedział. No, proszę Państwa, utkwiła mi w pamięci taki opis pokazujący, czym był styk aparatu bezpieczeństwa i władz partyjnych. To jest sprawa podjęcia zdeponowanych w Podkowie Leśnej pieniędzy pierwszego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Te pieniądze razem z kasjerem pierwszego zarządu są przywiezione do Warszawy i po prostu tak jak w organizacjach mafijnych następuje dzielenie kasy po prostu między funkcjonariuszy i między funkcjonariuszy partyjnych. Tak to po prostu wyglądało. Twierdzenie, że oni o niczym nie wiedzieli, przypomina mi podobne zabiegi Niemców w czasach denazyfikacji, gdzie twierdzili, że o obozach koncentracyjnych dowiedzieli się dopiero podczas wycieczek do Dachau, a wcześniej nie mieli o tym fioletowego pojęcia. No, w jednym i w drugim totalitaryzmie, jak widać, podobne zabiegi socjotechniczne były stosowane. No niestety muszę powiedzieć, i w jednym i w drugim przypadku skutecznie. No do dzisiaj taki jeszcze w ogóle takim wstrząsającym tekstem jest taki tekst Romana Werfla o rozprawie i z partiami politycznymi obcymi, z PSL-em i z podziemiem niepodległościowym. To jest tekst, który do dzisiaj, można powiedzieć, budzi grozę. Oczywiście odrębność tego języka komunistycznego może być dla wielu niezrozumiała, bo rzeczywiście to była specyficzna nomenklatura i specyficzna umiejętność pisania. Uważam, że trzeba było być poważnie zaczadzonym przez komunizm, żeby coś takiego pisać i coś takiego w ogóle rozumieć, bo to była trochę inna też kategoria, moim zdaniem, komunizm, inną kategorią w ogóle cywilizacyjną, ten, który był instalowany w Polsce. Oczywiście ci ludzie nie uczestniczyli w tych zbrodniach, tak? Natomiast niewątpliwie, jeżeli dzielimy odpowiedzialność, to niewątpliwie spoczywa na nich odpowiedzialność za sprawstwo kierownicze. Dokładnie. Tych wszystkich mordów, które były dokonane. W tym również na Władysławie Gomułce, który do końca roku 1947 odpowiadał za te wszystkie zbrodnie, które w tym czasie się dokonały. I twierdzenie późniejsze, że był on zwiastunem owych zmian i jednocześnie również ofiarą systemu, było kompletnym nadużyciem i nieprawdą. No tym bardziej, że znaczna część krwawych ofiar, jakie poniosło społeczeństwo i ruch niepodległościowy, przypada właśnie na okres władzy Władysława Gomułki. Jeszcze o wielu sprawach można rozmawiać. Ja bym zachęcił Państwa do sięgnięcia po to. Naprawdę bardzo ciekawa antologia tekstów. Trudno powiedzieć, żeby czytało się tego typu teksty z przyjemnością, ale one są rzeczywiście niezwykle ważne. Jestem szczególnym, jeśli tak mogę powiedzieć, miłośnikiem operacji Cezary. Tutaj oczywiście miłośnikiem duży cudzysłów. I szczególnie tutaj dla mnie istotny jest tekst na temat Wędrowskiego. Ciągle czekam na biogram Leona Andrzejewskiego w książce Ludzie Bezpieki. Bardzo Państwu książkę polecam. Bardzo ważna książka w ogóle do badań nad tym, co działo się po 1944 roku w Polsce i czym było rzekome wyzwolenie przez Armię Sowiecką. Bo to jest kwestia, która raz po raz wraca w okolicach 17 stycznia, raz po raz ciągle niestety ta dyskusja powraca, kto, jak i od czego nas wyzwalał i czy rzeczywiście nas wyzwalał, no to ta książka również odpowiada na te zagadnienia, na te tematy. Bardzo dziękuję moim rozmówcom, jednocześnie współautorom tekstów i także jest redaktor prowadzący całą publikację. Dziękuję bardzo panu doktorowi Tomaszowi Łobuszewskiemu, naczelnikowi Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz panu doktorowi Kazimierzowi Krajewskiemu, redaktorowi tomu, a także pracownikowi Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję Państwu.